chodzi o to dzisiejsze drugie pierwsze czytanie Piotra Apostoła, głosi długą katechezę, kerygmat, świadectwo o zmartwychwstaniu. W ten sposób rodzi się Kościół, wspólnota Chrystusowych uczniów, która przyciąga nie tylko za pomocą efektów specjalnych, ale głosząc, świadcząc o najważniejszej sprawie, jaką jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Wiele lat temu przyniosłem sobie z Kanady protestancką, co prawda, książkę, która ma tytuł Our Message as Christ. Właściwie całe chrześcijańskie życie musi być skoncentrowane na Chrystusie. Ktoś może kochać Antoniego, może pomagać, ktoś Szarpena, a daj Boże zdrowie. Ktoś jeszcze jakiegoś świętego czy błogosławionego. Wszystko w porządku. Ale nigdy nie wolno dopuścić, żeby nam jakieś nabożeństwa przesłaniały tego. No bo kto to jest święty Franciszek? To jest człowiek, przez którego Chrystus przemawia, którego życie Ewangelia Chrystusowa się realizowała. W zasadzie, kiedy patrzymy na struktury kościelne, na biskupów, na papiestów, na cokolwiek, jeśli nie patrzymy przez Chrystusa, to właściwie krzywo patrzymy. I jesteśmy zagrożeni błędem. Tak, zmartwychwstał i ukrzyżowany Chrystus. Jego zwiastuje szymon Piotr. I Piotr apostoł cytuje, przywołuje Dawidowy psalm, który dzisiaj był śpiewany przez nas. Ty o tym, że nie zostawisz mego życia w otchłani. Nie pozwolisz, żeby twój wierny oglądał grób. Ukażesz mi ścieżkę życia. Nie dasz świętemu twemu ulec rozkładowi. Na Dawidzie to się nie spełniło, bo Dawid, twórca, piewca, autor, tak w każdym razie w czasach Jezusa i szymon Piotr też tak uważał, że tradycja mówiła, że Dawid jest autorem psalmu, że król Dawid. Nie sprawdziła się pieśni tu psalm 16 na Dawidzie. Szymon Piotr mówi, przecież jest grób Dawidowy i tam są jego kości. Więc to nie było o nim, to było o prawdziwym Dawidzie, o nowym Dawidzie, o Jezusie Chrystusie. One się ziściły, te słowa psalmu Dawidowego, na Jezusie, który zmartwychwstał, jego ciało nie uległo rozkładowi, a grób pozostał pusty. Na żyta, to jest bardzo ważne, myśmy wczoraj o tym nie mówili, rozkład ciała jest coś takiego jak po śmierci rozkład ciała. Oznacza zwycięstwo śmierci, definitywną śmierć. Dlatego pusty grób po Jezusie był tak mocnym argumentem o Bożym zmartwychwstaniu. Papież emeryt Benedykt XVI dodaje, że w ówczesnej Jerozolimie głoszenie zmartwychwstania byłoby kompletnie niemożliwe, gdyby istniało choćby podejrzenie, że w grobie leżą zwłoki Jezusa. Wszyscy by o tym wiedzieli. I głoszenie zmartwychwstania, gdyby tam gdzieś był trup Jezusowy, byłoby śmieszne. Byłoby kompletną niedorzecznością. Więc jak apostołowie chodzą po Jerozolimie i mówią, że my go widzieliśmy, on żyje, to na pewno nie było żadnego ciała, ani żadnego grobu. Grób był, ale pusty dzisiaj jest. I choć sam fakt pustego grobu sam siebie nie jest dowodem zmartwychwstania, to pośrednio jest bardzo silnym argumentem na rzecz wiarygodności świadectwa apostołów i samego wydarzenia. Stąd też kłamstwo założycielskie dzisiejszej Ewangelii. Tak, wrogowie Chrystusa, wrogowie Jego sprawy. Od razu antyewangelia uruchamia swe mechanizmy. Nie
Nie wiem, czy zauważyliśmy, ale jest w tym zapisie, bo to jest Ewangelia według świętego Mateusza, jest pokazana, no, kompromitacja tego kłamstwa założycielskiego. Gdy one były w drodze, którzy strażnicy przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. I potem była narada. Żołnierze otrzymali sporo sumę pieniędzy i polecenie: rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. Jak można widzieć dla wykradających zło, jak się śmieje? To się nie da. I to pokazuje, że każdy kłamstwo ma krótkie nogi. A prawda, choćby była odrzucana i zakłamywana, zwycięży. Siły wrogie Jezusowi nie były w stanie wskazać, gdzie są zwłoki Jezusa, o którym jego uczniowie mówią, że żyje. I w ten sposób od wczorajszej naszej przynajmniej katechezy rozważania o objawieniach się zmartwychwstałego, doszliśmy do tego punktu, który się nazywa pusty grób, jako argument za wiarygodnością wydarzenia zmartwychwstania. I na sam koniec, w tej katechezie, w tym kierygmacie świętego Piotra Apostoła, jest takie piękne stwierdzenie: tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. W naszej polskiej pobożności jest sporo takiej tradycji, żeby nie chwalić się za bardzo wiarą, ani nie opowiadać o tym, co przeżywamy, nie dzielić się Ewangelią. I to nie jest pierwszy raz w dziejach, kiedy jesteśmy tacy beznadziejni, tacy słabi pod tym względem, tacy milczący, tacy zachowawczy, pasywni. Tak musiało być wtedy, kiedy przyszedł Marcin Luter w XVI wieku. I cała prawie szlachta i mieszczaństwo w Polsce przeszło na luteranizm. I Gustaw Adolf, król Szwecji, wchodził w tę Rzeczpospolitą, robił co chciał. Nikt nie chciał bronić, bo byli innowiercy. W tej katolickiej Polsce nikt nie chciał jeszcze pomyśleć, bo obsługiwało jeszcze katolicy. Ale szlachta już się przekabaciła. My nie umieliśmy nigdy, nie potrafimy, nie jest to w naszym duchu narodowym, żeby być takim odważnym, trochę nachalnym, troszkę takim bezczelnym w głoszeniu Chrystusa. Jakoś to będzie, ja wiem, co się będę wyrzucał. Ja wierzę, on czy ona w coś innego, a tam niech sobie wierzą, co chcą, co mnie to obchodzi. Nie, to nie jest poprawna, to nie jest właściwa, to nie jest ewangeliczna postawa. Ta postawa ewangeliczna to jest to, my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Być gotowym, żeby rozmawiać. Ja pamiętam, zapomniałem skończyć, bo to ma być krócej niż wczoraj, na siebie zanosi. Siedziałem na lotnisku Detroit, bo z Denis Rice gdzieś tam leciałem lata temu, bo to do 1994-1995 rok byłem. Czyli tak jak wczoraj. I siedzę sobie tam w tym garniturze na lotnisku w Koloradce. Ludzie podchodzą się tam, witają, mówią, daj wadę albo nie. Podbiega jakiś murzyn i się cieszy. Rozmawia ze mną, mówi, że on leci na Jamajkę i że jego brat jest protestanckim pastorem i też głosi do Chrystusa. I on się tak cieszy, że tutaj z Polski spotyka od Jana Pawła II, takiego wielkiego chrześcijanina, człowieka. I gadał ze mną chyba 45 minut, pełen entuzjazmu i radości, że z katolickim księdzem z Polski, z
trzeba być świadkami. Tutaj święty Piotr nam mówi, my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyznawać, głosić, mieć argumenty, myśleć chrześcijaństwem i z innymi się dzielić. Nawet wtedy, kiedy nas prowokują i wyśmiewają, może szczególnie wtedy potrzebują takiego prostego, mocnego świadectwa, które się nie denerwuje, że ktoś jest złośliwy, ale nie boi się stawać do rozmowy, do dialogu i wyzwać tego, który jest Odkupicielem i Panem, nie tylko naszym, ale wszystkich ludzi. W Berlinie w roku 79-80-78, na pierwszym roku, na drugim mieliśmy wstęp do Pisma Świętego i nasz profesor był po Oksfordzie, po Biblii, za 12 języków, piękny, młody, 40 parę lat, więc Tadeusz Lenar umarł na zawał niechcący, bo majster opóźnił remont mieszkania, wrócił z Europy, nic nie było zrobione, dostał zawał i umarł. Tak to jest, jak się człowiek majstra przyjmuje. W każdym razie niechcący umarł, ale on wtedy na tym wykładzie wstępu do Pisma Świętego nie wykładał, to wykładał i widzieliśmy, że jest lekko znieczulony, że musiał coś wypić wcześniej. Taki trochę nadmiernie taki otwarty, wesoły i szczery i rumiany taki. No i siadł sobie okrakiem w tym garniturze w koloradce na ławce i mówi do nas tak. I to było od niego, to nie było z książki. I mówi do nas tak, panowie, dla mnie najbardziej przekonującym argumentem za faktem zmartwychwstania jest to, że oni wszyscy, jego uczniowie, jeden po